Kilkaset osób siedzi i uczestniczy w tych wyborach. To było takie właśnie wielka aktywność społeczna, udział Polaków w tym życiu publicznym i społecznym na wielu też poziomach i płaszczyznach. Tutaj ten lewy dolne zdjęcie to już jest walne zebranie delegatów regionu gdańskiego, Teatr Muzyczny, Lipiec 81. Ci wybrani delegaci z zakładów pracy potem poddawani byli kolejnej takiej weryfikacji demokratycznej i niektórzy z nich właśnie uczestniczyli w tym zebraniu na poziomie regionalnym. No i jakby ten finał takiej demokracji, możemy powiedzieć, to jest Hala Oliwia, wrzesień, październik 81 rok, pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów Solidarności. Tu już zostały wybrane takie centralne władze Związku. Lech Wałęsa został przewodniczącym Komisji Krajowej Solidarności. Andrzej Gwiazda szedł też do władz Komisji Krajowej. I widzicie Państwo ogromne zainteresowanie takie społeczne. Nie dość, że w środku odbywał się zjazd. Ponad prawie 900 delegatów z całej Polski uczestniczyło. Tak tutaj naokoło Hali Oliwia mnóstwo ludzi zainteresowanych przebiegiem obrad, przebiegiem zjazdu. No przyznacie Państwo, że teraz jakby trudno o takie widoki, tak? Teraz jakby króciutko, żeby na przykładach pokazać, dlaczego ten stan wojenny. Ja już mówiłem o tej ogromnej aktywności społecznej, o tym, co się działo, ale władze, pierwsze to co władze, to uważano, że ta aktywność społeczna jakby na tyle rozpuszczała nastroje społeczne, że w kraju, że w związku z tym doprowadza to do jakiejś takiej swoistej anarchizacji życia, że wiecuje się, strajkuje, panuje przez to jakby cały czas nastrój takiego powiedzmy kryzysu, konfliktu, jak to władze nazywały, i w związku z tym nie dość, że jest zagrożone bezpieczeństwo wewnętrzne, to i a jak to właśnie wewnętrzne, to i Polska zagrożona jest z zewnątrz. I jakby związany z tym był kolejny argument władz, to groźba interwencji wojsk sowieckich. Tym narzędziem kilkokrotnie straszono społeczeństwo, bo i w grudniu 80 roku, kiedy odbywały się manewry wojsk Układu Warszawskiego, i potem w marcu 81 roku, kiedy miał miejsce kryzys bydgoski. No tutaj władze, to jest jakby ta istota też samego istnienia Związku Sowieckiego i całego Układu Warszawskiego, to stosowanie tej metody zastraszania, takiej dezinformacji, żeby już osłabić jakby przed ewentualnym, powiedzmy, atakiem, to osłabić morale już państwa tego, które ma być zaatakowane, jakby doprowadzić do takiego rozkładu wewnętrznego, i tutaj jakby ciągle ponawiano tą groźbę interwencji sowieckiej, straszono Polaków, gdzie w Polsce było to doświadczenie też tej okupacji sowieckiej, represji, i ciągle była żywa pamięć i możliwość takiej interwencji, tym bardziej, że doświadczenie czy w Budapeszcie w 1956 roku najazdu wojsk Układu Warszawskiego, w Pradze w sierpniu 1968 roku, grudzień 1970 rok, wprawdzie zrealizowano, można powiedzieć, rękami polskiego wojska, Ludowego Wojska Polskiego, masakra grudnia 70 roku, tak? No ale tutaj cały czas władze, moim zdaniem, umiejętnie grały w
tą kartą właśnie strachu, ewentualną interwencją wojsk sowieckich. No i też taka władze podnosiły ten motyw katastrofy ekonomicznej spowodowanej podnoszonymi żądaniami podwyżek płac, bo jakby ten okres też 80-81 to był ten czas, kiedy w wielu zakładach pracy rzeczywiście postulowano zmiany wynagrodzeń, wzrost tych wynagrodzeń, toczyły się spory płacowe w wielu zakładach pracy, w zrzeszeniach i rzeczywiście to miało miejsce, ale jakby ja uważam, że nie było to bezpośrednią przyczyną wprowadzenia stanu wojennego. I no, co wiemy naprawdę, tak, że jakby to co wiemy, powiedzmy naprawdę, moim zdaniem weryfikuje te uzasadnienie ze strony władz, tak, że już w październiku 80 roku władze PRL rozpoczęły tak naprawdę konkretne już przygotowania do wprowadzenia. Wtedy nie nazywano jeszcze to stanem wojennym, ale mówiono o stanie wyjątkowym, czy takiej akcji, która ma jakby no, w ich takiej terminologii doprowadzić do takiego porządku społecznego. I w tymże październiku 80 roku już tutaj komendy wojewódzkie, wtedy milicji obywatelskiej, przygotowały listy działaczy Solidarności, innych niezależnych ugrupowań, których to zamierzało już czasowo pozbawić wolności właśnie w momencie wprowadzenia tej akcji stanu wyjątkowego, takiej akcji powiedzmy specjalnej, nadzwyczajnej, przygotowanej przez władze. I te władze, jakby oczywiście to nie tylko listy działaczy przeznaczonych do internowania, do aresztowania, ale i konkretne też przygotowania, potem wojskowe grupy operacyjne, które w 1981 roku weszły do wielu zakładów pracy, żeby rozpoznać teren, sytuację. Władze też generowały, tak, i prowokowały konflikty, bo i ten spór najpierw o rejestrację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Sąd najpierw wprowadził samowolnie poprawki do statutu związku, ale siła społeczna była na tyle jakby duża, że tutaj nie mogli sobie pozwolić na odmowę rejestracji. To po czasie w listopadzie 80 roku Solidarność została zarejestrowana, ale jakby przeciągano cały czas ten konflikt, bo mimo zapewnień w sierpniu 80 roku o zgodzie na rejestrację podobnych niezależnych organizacji studenckich czy rolniczych, to władze potem zwlekały i czyniły trudności, żeby zarejestrować no, choćby Niezależne Zrzeszenie Studentów, Solidarność Rolniczą. I na tym tle dochodziło do serii strajków, konfliktów, niepokojów społecznych, które władza państwowa, mając w swoich rękach no, pełny monopol sprawowania władzy nad mediami, nad środkami masowego przekazu, no, umiejętnie rozgrywała w taką stronę, żeby pokazać Solidarność jako siłę taką anarchizującą życie, prowadzącą do nieustannych konfliktów, niepokojów społecznych. No i też za pomocą funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa no, rozgrywano też czy tajnych współpracowników te konflikty między liderami Solidarności. Ten najbardziej taki znany to pewnie Państwo znacie konflikt między Lechem Wałęsą a Anną Walentynowicz. Tam były, no, były różnice między nimi, tak, ale tutaj też władze komunistyczne i Służba Bezpieczeństwa jakby też podsycała te spory między nimi, tak, i to też potem w społeczeństwie powodowało pewne takie niezrozumienie, dlaczego oni się ciągle kłócą, tak? Delegaci, na przykład delegaci tutaj na zjazd regionalny w Teatrze Muzycznym w lipcu 81 roku z tych mniejszych miejscowości, jak Wejherowo, Starogard, Kwidzyn, no oni potem się dziwili, dlaczego na zjeździe regionalnym, no ta Solidarność liderzy
się kłócą, tak? Że nie rozumieli też istoty sporu, dlaczego Anna Walentynowicz no, nie może zgodzić się z Lechem Wałęsą, dlaczego Lech Wałęsa atakuje Andrzeja Gwiazdę i to było dla nich też no, niezrozumiałe. Tak naprawdę no, to już wiemy z dokumentów, że o interwencję wojsk sowieckich prosił sam generał Wojciech Jaruzelski. To już jest jakby poza sporem historycznym badaczy tamtego czasu. I żeby to tylko krótko też wyjaśnić, to władze Związku Sowieckiego, czy Leonid Breżniew, czy Jurij Andropow, szef KGB wtedy, chociaż naciskały na generała Jaruzelskiego, żeby no, spacyfikował Solidarność, coś z tym zrobił, no to jednak odmawiały mu jakby tej pomocy bezpośredniej, tak? Że nie zgadzały się na wejście, na interwencję swoich wojsk tutaj na terenie Polski. Sowieci byli zaangażowani, jak Państwo pewnie wiecie, w Afganistanie. Nie chcieli się angażować na dwa fronty. Tutaj z drugiej strony bali się też no, rozmiarów takiej ewentualnego oporu tutaj społecznego Polaków wobec takiej interwencji. I nawet są takie zachowane dokumenty z obrad Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, gdzie tam chociażby Jurij Andropow czy Leonid Breżniew, oni mówią, no dobrze, jest ta Solidarność i nie zgadzamy się z nią, chcielibyśmy, żeby jej nie było, ale nawet jeśli dojdzie ta Solidarność do władzy, no to trudno, no, jakoś to zaakceptujemy, trzeba będzie z tym żyć, ale ty Wojciechu, to do generała Jaruzelskiego, no spróbuj to załatwić własnymi rękami, własnymi siłami. No i tak naprawdę jakby to o co chodziło, to zagrożenie tego, realne zagrożenie monopolu władzy sprawowanej przez partię komunistyczną, bo tak jak jeszcze w sierpniu 80, tak to co Państwu mówiłem, nie mówiono wprost o niepodległości, uważano, że to może prowokacja, kto takie słowa wypowiada, tak ten, jakby te zmiany potoczyły się bardzo szybko. To co mówiłem, te wolne wybory w Związku Zawodowym Solidarność i potem w 81 jakby też w Solidarności liczono się, że w ciągu kilku najbliższych lat być może dojdzie do takich wolnych wyborów już w państwie, do Sejmu, które być może pozwolą na przejęcie w sposób taki legalny, demokratyczny władzy w państwie przez Solidarność, tak? I tutaj władze komunistyczne liczyły się z taką możliwością i jeszcze, no, jak się okazało, potem w grudniu 81 roku nie były na to przygotowane. I tu, Szanowni Państwo, jakby, bo ja potem też powiem, a może to później jeszcze, o weryfikacji też następnych tych jakby uzasadnień władzy komunistycznej, gdzie potem życie zweryfikowało taką no, fałsz tych argumentów podnoszonych przez władze, które jakby udowadniały, dlaczego ten stan wojenny został wprowadzony. Tutaj widzicie Państwo, no, druga brama Stoczni Gdańskiej jeszcze w całości, to chyba to jest 14 grudnia 81 rok. Na dole ci złączeni stoczniowcy, to chyba jest ten dramatyczny moment, kiedy 14 grudnia po zakończeniu pracy w stoczni koło godziny 14, po 14 część stoczniowców, bo wtedy stocznia zatrudniała 16 tysięcy osób, kilka tysięcy osób po godzinie 14 no, nie chciało strajkować, obawiało się, czy może też nie chciało ich i tutaj no, chcieli wyjść przez tą bramę z zakładu pracy. Tam powstał taki spór, że nie chciano początkowo ich wypuścić, nie, ale potem no, między innymi Stanisław Kudakowski, przewodniczący Regionalnego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, no, powiedział, że na siłę tutaj nie będziemy przetrzymywać, chcemy, żeby każdy miał wolny wybór i dopuszczono, żeby kto chce, żeby mógł spokojnie opuścić tą
strajkującą Stocznię Gdańską. I widzicie Państwo te kartki papieru, dlaczego w ogóle strajkujemy. Lech Wałęsa, Solidarność nie zginęła, póki my żyjemy. Lech Wałęsa więziony w Warszawie wierzy w Waszą Solidarność. I to też chciałbym Państwu pokazać na przykładzie, tak, że są te konflikty, o jakich mówiłem. Bardzo duża polaryzacja nastąpiła między zwolennikami samego Lecha Wałęsy i tak zwanym Gwiazdozbiorem. A potem wielu z tych ludzi, członków Solidarności, działaczy związku, po wprowadzeniu stanu wojennego i na wieści o czy zatrzymaniu, czy internowaniu, aresztowaniu choćby Lecha Wałęsy, czy Andrzeja Gwiazdy, oni potem, wielu z nich, zdecydowanych było strajkować w obronie tych aresztowanych, tak? Oczywiście też żądano odwołania tej decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego. Akcja Kryptonim Miodła to jest ta akcja przygotowywana od właściwie października 80 roku wprowadzenia stanu wojennego przez władze komunistyczne i to już mój syn tutaj, chodź syn, chodź. I to jakby wtedy wprowadzono w czyn w nocy z 12 na 13 grudnia 81 roku rozpoczęto tą akcję o kryptonimie Odwa. To było konkretnie właśnie internowanie, zatrzymanie tych najważniejszych działaczy przygotowanych według tej listy, którą spisywano już od października 80 roku. I tutaj w Gdańsku władze, Służba Bezpieczeństwa zatrzymała w tej pierwszej nocy około 200 działaczy.